Rozmowa niezależna jest jak sobola. Witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Z taką operacją medialną Platformy i zaprzyjaźnionych z rządem mediów, czyli Wyborczej i TVN-u, że po pierwsze z Adama Hoffmana jest robiony największy przestępca finansowy, bo nie zapłacił podatku, zubożył, naraził budżet państwa na ogromne straty i tak dalej. Po drugie, minister, wicepremier Bieńkowska, no matka boska w ogóle, ona zbawi Polskę. Ja chciałem od Hoffmana zacząć. Czy to, co dotyczy Hoffmana, Adama, to, co dotyczy Sławomira Nowaka, jest w ogóle porównywalne? Na czym polegają te manipulacje w związku z Hoffmanem? No przede wszystkim na tym, że sprawę Hoffmana odpalono, że tak się wyrażę, w momencie, kiedy rzeczywiście CBA wykonało tę drugą rundę zatrzymań i kiedy mówiło się o tym, że jeżeli chodzi o przetargi informatyczne... Przepraszam, pojawiło się zapotrzebowanie, znajdźcie coś na PiS. Dokładnie tak, żeby pokazać, że dużo jest już... dwa ugrupowania są równoważne. Tutaj rzeczywiście mówimy o przetargach, o 130 przetargach do tej pory. Przynajmniej tyle skontrolowało CBA. Jakieś miliardy złotych. Tak, i chodzi o kwotę astronomiczną, 1,5 miliarda złotych, które najprawdopodobniej są obciążone korupcją. Chodzi o bardzo wysoko postawione osoby, nad którymi, jak mówi Mariusz Kamiński, jest roztoczony od dłuższego czasu parasol ochronny, bo pierwsze zatrzymania w tych sprawach informatycznych... 2009 rok. Nie ulegało wtedy wątpliwości, jak mówi Kamiński, że tak szerokie rozlanie się korupcji wynika z istnienia nie parasola antykorupcyjnego, tylko właśnie parasola nad tym, którzy znaczy korupcję... nie tej tarczy antykorupcyjnej, no więc tylko właśnie parasola korupcyjnego. Ochronnego tak. Nad tymi, którzy tę korupcję realizowali. Mieliśmy ciszę przez blisko 4 lata, do 2013 roku. Być może jakieś postępowania trwały w zaciszu gabinetu i nagle druga fala tych zatrzymań i informacje CBA o tym, że mamy największą aferę przepraszam, po 89 roku. Przepraszam, że panu przerywam. Ja nie jestem człowiekiem specjalnie podejrzliwym, jak widać, naprawdę. Ale wydaje mi się, że nie mieliśmy do czynienia z żadnymi postępowaniami w zaciszu gabinetów, tylko z zastanawianiem się i z myśleniem, co z tym zrobić. W momencie, kiedy się okazało, że ten menisk jest za duży, że się wylało i że to się przelewa, że tego jest za wiele, że tego się ukryć, schować do końca nie da, no to to wypłynęło i tyle. Panie redaktorze, nie ma, przepraszam, w tej chwili nie ma żadnej racjonalnej przesłanki, żeby myśleć o tym, że od 2009 roku oni prowadzili żmudne śledztwo, które i tak dalej. Przepraszam, czy gdziekolwiek się pojawiły jakieś informacje na ten temat? Czy ktokolwiek powiedział o tym? Ja już pomijam to, że w ogóle nie chcą mówić. Wiceminister w MSWiA, wtedy aresztowany czy zatrzymany, został przecież zwolniony za kaucją w 2009 roku, a to jest główna osoba od... I dalej się zajmował tym, od której to się zaczęło. Co więcej, ma pan rację. Rzeczywiście w 2009 roku wiadomo było, o jakie firmy informatyczne chodzi, a przecież wiemy, że przez parę lat te przetargi informatyczne w różnych resortach trwały i te firmy w tych przetargach uczestniczyły. Jednocześnie pan premier wielokroć zapewniał, że istnieje właśnie tarcza antykorupcyjna, a firmy, które korumpowały, czy od których żądano pieniędzy, w dalszym ciągu w przetargach uczestniczyły i te przetargi wygrywały. Więc sprawa jest dziwna i ten pomysł Komisji Śledczej zgłoszony przez Solidarną Polskę, jeżeli tylko się zmaterializuje, to Prawo i Sprawiedliwość tę koncepcję poprze, choć jak sądzę koalicja Platformy i PSL-u będzie za wszelką cenę ten pomysł blokowała. Ale ponieważ pytał pan mnie o Hoffmana, więc tutaj mamy gigantyczną aferę, najprawdopodobniej sięgającą szczytu władzy. No a tutaj mamy uderzenie w prominentną osobę z Prawa i Sprawiedliwości, rzecznika prasowego, ale rzeczywiście można powiedzieć, że to jest kapiszon. Ja nie chcę tego usprawiedliwiać, panie redaktorze, bo od prywatnych pożyczek powinniśmy je rejestrować w Urzędzie Skarbowym i odprowadzać opłatę skarbową. Ona w stosunku do kwoty pożyczki jest symboliczna. Ponoć jeżeli chodzi o tę sumaryczną kwotę 100 tysięcy złotych, która w kilku transzach została pożyczona, to gdyby chodziło o samą kwotę opłat, to one by wyniosły około 1000-1200 złotych. No,
teraz z karnymi odsetkami to może być troszeczkę więcej, ale tu nie mówimy... Ale przepraszam, ale przedstawione to jest tak, jakby przez to, że Adam Hoffman tego 1200 zł nie zapłacił, to budżet się wali po prostu. To prawda, co więcej, przenoszone jest to na grunt właśnie oświadczeń majątkowych, które składamy jako posłowie. Jest sugestia, że on tutaj popełniał chciał przestępstwa. Ukryć, tak. bo jakby to ukrywa... chciał ukryć, to by... Najprawdopodobniej pożyczał w gotówce i oddawał w gotówce, a nie przez rachunek bankowy, to oczywiste, więc natomiast wracając do tych oświadczeń majątkowych, bo tu jest z kolei porównywane właśnie z ministrem Nowakiem, no więc jeżeli pożyczka została wzięta powiedzmy w marcu, a spłacona w czerwcu albo w październiku, to w oczywisty sposób tego faktu nie ujawnia się w oświadczeniu majątkowym, bo oświadczenie majątkowe posła na koniec to jest właśnie pokazanie zobowiązań i przychodów, czyli aktywów posła na koniec danego roku, 31 grudnia. Więc jeżeli operacja zaczęła się i skończyła w danym roku kalendarzowym, to w oświadczeniu majątkowym jej nie ma. Natomiast nagminnie przez dziennikarzy z tych mediów mętnego nurtu jest to powtarzane, że no właśnie, nie tylko ukrył tę pożyczkę, nie zapłacił od niej podatku, ale także właśnie sfałszował zeznania czy oświadczenia majątkowe posła. Więc rzeczy są nieporównywalne, no ale właśnie dzisiaj mamy z kolei w atmosferze sensacji podane nazwisko człowieka, tego, który pożyczał. Przepraszam, i na paskach tam już idzie, że w ogóle jakby naganne było to, że się przelewów dokonuje. No więc właśnie. To już jest przestępstwo. A to akurat powinno być poparte, bo jeżeli przelewy idą przez rachunki bankowe, to wiadomo, że nie ma tajemnicy bankowej, jeżeli trwają jakiekolwiek postępowania. Wtedy odpowiednie służby mogą do tego zajrzeć i mogą zapytać każdą osobę fizyczną, skąd właśnie ten przelew, co jest jego uzasadnieniem, z czego on wynika i tak dalej, i tak dalej. Więc przepływ pieniędzy przez rachunki bankowe jest zdecydowanie, czy poprawia przejrzystość naszego życia gospodarczego i finansowego. Więc czynienie z tego zarzutów Hoffmanowi jest jakimś gigantycznym nieporozumieniem. Rozumie, że poza tym, wie pan, podanie nazwiska osoby, która kiedy prowadziła jakąś tam spółkę, okazuje się, że to jest świadek na ślubie Adama Hoffmana, a więc kolega ze studiów, osoba bliska rodzinie i w oczywisty sposób, być może w jakichś tam sytuacjach wspomagająca posła, bo nie wiem, kiedy ta pożyczka była realizowana i na co była przeznaczona, no ale czasami tak jest. Oczywiście powinniśmy o tym wiedzieć, że nawet pożyczki prywatne, no właśnie podlegają temu systemowi opłaty skarbowej i powinny być w Urzędzie Skarbowym rejestrowane, ale tak Bogiem a prawdą, panie redaktorze, takich pożyczek 90 parę procent w skali kraju nie jest rejestrowane. Oczywiście nie usprawiedliwia to posła RP, że tego nie zrobił, ale jak pan słusznie zauważył, chodzi o uchybienie skarbowe, które gdyby nie było nagonki na Prawo i Sprawiedliwość, to załatwiłoby wymiana korespondencji pomiędzy ewentualnie CBA a naczelnikiem Urzędu Skarbowego w miejscu zamieszkania Hoffmana. Ten naczelnik zostałby powiadomiony, poseł Hoffman zostałby zobowiązany do uregulowania tej kwoty nawet z odsetkami i nie byłoby sprawy, bo to jest tej rangi przewinienie. No ale ponieważ trzeba było rzeczywiście znaleźć jakiś kij na Prawo i Sprawiedliwość, no to zrobiono z tego bombę. Co więcej, jak pan słusznie zauważył, najprawdopodobniej będzie to serial. Będziemy się teraz co parę dni dowiadywali, ile tych rat było, kiedy były wpłaty, kiedy były wypłaty, właśnie dlaczego przy kilku przelewach... Ten, który pożyczył, odmawia komentarza, w związku z czym to już jest podejrzane. Już jest podejrzane, a on czeka na wezwanie do prokuratury i mówi dokładnie... Nie może udzielić komentarza, bo najpierw musi... Tak, musi zeznać w prokuraturze i mówi, że wtedy wszystko będzie jasne i transparentne, więc niestety będzie serial i będzie próba zrobienia równowagi pomiędzy tym, co się dzieje w Platformie, no właśnie, a jakąś tam drobnym uchybieniem jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości. I niestety, ponieważ te media tego mętnego nurtu mają gigantyczną przewagę medialną nad nami, no to będzie takie wykuwanie przeświadczenia w opinii publicznej, że
To w zasadzie nie ma różnicy. Jedni wprawdzie 6 lat rządzą i biorą pełnymi garściami. Nie zgadzam się, nie zgadzam się. To nie jest tak. To nie jest tak. Pan zbyt optymistycznie myśli i zakłada, proszę pana. To będzie tak przedstawione, że biedny Sławomir Nowak, no rzeczywiście czegoś tam nie dopatrzył z tym zegarkiem, ale to w końcu jest tylko mały zegarek, mały przedmiot. W ogóle nie ma o czym mówić. Najlepszy dowód, że... Prezent rodzinny w dodatku. Tak, najlepszy dowód, że nic się nie stało, że przecież on nie zrezygnował z żadnych funkcji poza tą ministerialną. Natomiast Hoffman, no przestępca. Co więcej, panie redaktorze, znamienny obrazek. Pan premier Tusk na tej konwencji Platformy po raz kolejny mówi, że korupcję będzie wypalał gorącym żelazem. I za chwilę, parę zdań później mówi: Sławek, trzymaj się. Mam nadzieję, że przed tym wszystkim się obronisz. Jak ma się czuć prokurator, który prowadzi w tej chwili postępowanie w sprawie Nowaka? No jeżeli premier podczas wielkiego spektaklu telewizyjnego mówi, że jestem przekonany, Sławek, że się obronisz, no to do tego prokuratora idzie sygnał, no dobrze by było chyba jednak pomóc temu Nowakowi, żeby okazało się, że to jest naprawdę bezwartościowy prezent. Zadał i w zasadzie pytanie, sprawy nie ma. Sam pan na to pytanie odpowiada, jak ma się czuć prokurator. Prokurator musi się czuć poinformowany, co ma zrobić. No więc właśnie, wprawdzie jak ten wątek gdzieś tam podniosłem, to natychmiast mówi się o niezależności prokuratury i że to nie, właśnie... No, tyle tylko, panie redaktorze, że to jest naprawdę iluzja. Jeżeli przez wiele miesięcy nie przyjmuje pan premier Tusk sprawozdania prokuratora generalnego, a nie przyjęcie tego sprawozdania oznacza rozpoczęcie procedury impeachmentu, czyli wyrzucenia zwyczajnie prokuratora generalnego. Trzyma sterem meta w szachu. Dokładnie. To jak się mają czynić te służby? Pracuję w Komisji Finansów Publicznych i muszę panu powiedzieć, że prokurator generalny i prokuratury w kraju no, są tak ściśnięte finansowo. Przychodzi najczęściej zastępca prokuratora generalnego, który zajmuje się finansami, prokurator, i z jego wypowiedzi wynika, że brakuje pieniędzy na sprawne prowadzenie postępowań prokuratorskich. A więc prokuratoria jest nie tylko uzależniona politycznie, ten wątek właśnie nieprzyjęcia sprawozdania Seremeta, ale także ekonomicznie jest tak ściśnięta, że dosłownie nie ma pola manewru i bardzo często prokuratorzy marnują czas, bo jeżeli nie mają pieniędzy na pokrycie jakiejś ekspertyz w postępowaniu prokuratorskim, to ono czeka, aż te pieniądze się pojawią w następnym budżecie. Więc to jest ta niezależność jest po prostu iluzoryczna i w sensie ekonomicznym, i w sensie politycznym. Jakie pan ma główne zastrzeżenia do Polskę Zbaw Bieńkowskiej? To znaczy, no, panie redaktorze, rzeczywiście no, pani minister Bieńkowska, przy całym szacunku dla pań, no, jest pokazywana jako taka osoba, która właśnie prawie zbawia nasz kraj, ponieważ umie wydawać pieniądze. No, nie chciałbym być szowinistą, ale no, generalnie jest tak, że kobiety słyną z tego, że potrafią wydawać pieniądze i tak jest w przypadku pani minister. Znam parę przykładów. Tak. No więc właśnie, każdy z nas prawdopodobnie byłby w stanie wymienić parę przykładów, że kobietom idzie to wyjątkowo sprawnie. Ale ustalmy, że to jest właśnie pełne podziwu dla kobiet, że potrafią tak z pieniędzmi się... Nie, absolutnie za filibastrę. Tak, właśnie, potrafią się z pieniędzmi obchodzić. A teraz już zupełnie poważnie. Otóż, panie redaktorze, rzeczywiście pani minister Bieńkowska szefuje resortowi rozwoju regionalnego. To jest resort odpowiedzialny za wydatkowanie środków europejskich. Ale wcale ten obraz tego wydawania nie jest taki różowy, jak go się przedstawia. Oczywiście nie wszystkie pretensje można zaadresować pod adresem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, ale na przykład ta sprawa środków na kolej. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przez długi czas przyzwalało ministrowi transportu na to, żeby uznał, że nie wyda pieniędzy na kolej, przeniesie to na drogi i na pewno Komisja Europejska się zgodzi, choć doskonale wiedziało, że nie będzie zgody Komisji Europejskiej na taką operację. Otóż nie po to priorytetem
właśnie była modernizacja tras kolejowych w dokumentach unijnych na lata 2007-2013, żeby nagle taki kraj położony bardzo dobrze tranzytowo w Europie, przez który ciągną się te... Przepraszam, Unia Europejska daje tak zwane znaczone pieniądze. Te pieniądze są znaczone w tym sensie, że te, które są oznaczone, że idą na kolej i nie można ich przeznaczyć dokładnie na cokolwiek innego. To znaczy, ale uznano, że skoro one są w rękach ministra transportu, a ten zawiaduje drogami i kolejami, to tutaj się da swobodnie z kieszonki do kieszonki przełożyć. Ale tak jak powiedziałem, te czyste tak zwane formy transportu są preferowane, one były preferowane w tym siedmioleciu i będą w następnym siedmioleciu, więc jeżeli Polska już pokazała, że chce wydać 20 miliardów złotych, czyli ponad 4 miliardy euro właśnie na modernizację kolei, to musi je wydać. Przepraszam, a czy zakup tego Pendolino słynnego można w jakimś sensie podpiąć pod to, że my modernizujemy kolej? Ale oczywiście tak, i panie redaktorze. No to nie wiem, 7 takich Pendolino. My kupiliśmy 20. Kupiliśmy 20 za 7. Za 700 mniej więcej milionów euro razem z tą infrastrukturą techniczną, bo tam zajezdnie wybudowano pod Warszawą do ich obsługi. Otóż, panie redaktorze, naprawdę najprawdopodobniej to będzie kolejny gigantyczny skandal. Za chwilę o tym się dowiemy. Otóż przede wszystkim Pendolino to tak zwane wahadełko, czyli wychylające się pudło. To nas nie dotyczy. To nas nie dotyczy, więc kupiliśmy Pendolino bez Pendolino, to po pierwsze. Po drugie, słabo u nas z tymi szlakami kolejowymi, po których te pociągi będą mogły jeździć z taką szybkością. I z tego, co wiem, zostały kupione pociągi bez tego takiego dodatkowego oprzyrządowania technicznego na niskie temperatury. Otóż... Żartuje pan, przepraszam. Tak, tak, dokładnie tak. Więc w naszym klimacie? No więc właśnie, podejrzewam, że jak pan minister jeszcze jakby zapowiedział, że niejako pod choinkę po raz pierwszy pasażerowie pojadą tymi pociągami. To daleko nie pojadą. Pojadą pociągami właśnie tuż przed Bożym Narodzeniem, więc obawiam się, że jeżeli nadejdzie fala mrozów, to te pociągi zwyczajnie zostaną unieruchomione, bo one bez dodatkowych systemów ogrzewania zewnętrznego rzeczywiście nie są w stanie jeździć. To nie są żarty. Jeżeli pociąg będzie jeździł 100 kilko, bo tak sądzę, że z takimi szybkościami na to pozwalają tory, nie tam 200, bo nie mamy takich szlaków kolejowych, żeby one tak jeździły. Nie są zabezpieczone szlaki kolejowe do takich szybkości, więc to czeka nas jeszcze lata modernizacji linii kolejowych, że jeżeli te temperatury będą wynosiły po kilkanaście stopni, to one zwyczajnie staną na torach. Podejrzewam, że zostaną schowane do zajezdni i będą jeździły zwykłe pociągi. To jest nieprawdopodobny skandal. Panie redaktorze, ja blisko współpracuję z Januszem Wojciechowskim. Tak. On był prezesem NIK-u w czasie rządów Jerzego Buzka. Ten przetarg, znaczy nie ten, ale w ogóle zakup pociągów Pendolino był przygotowany już wówczas za rządów Jerzego Buzka, więc w latach 99-2001. I właśnie kontrola NIK-owska, taka przedwstępna warunków tego przetargu, ten przetarg zablokowała, bo on był po prostu skandaliczny. Już wtedy widać było, że są jakieś siły w Polsce zainteresowane zakupem tego pociągu, bo są różnego rodzaju prowizje. Ja oczywiście nikogo nie złapałem za rękę, ale ta firma włoska jest znana z tego w Europie i na świecie, że w zasadzie każdy duży przetarg wygrany przez nią jest okupiony dodatkowym finansowym wsparciem. Jeżeli te wpadki techniczne będą pokazywały, że to nie jest pociąg na polskie warunki klimatyczne, jeżeli jeszcze się, nie daj Boże, za jakiś czas dowiemy, że temu przetargowi towarzyszyły jakieś materialne zainteresowanie komisji przetargowej tutaj w Polsce, to będzie z tego gigantyczny skandal. Jednocześnie mamy dwie wielkie firmy kolejowe, które wygrywają przetargi w Europie Zachodniej, a do nich się nie zwrócono z propozycjami budowy takiego pociągu dla Polski, więc to pachnie na kilometr skandalem i moim zdaniem z tego będzie za parę miesięcy skandal. Ktoś mi to mówił właśnie, nie pamiętam z kim ja rozmawiałem na ten temat, że zakup przez Gierka Berlietów, które też były nieprzystosowane do naszych temperatur,
przy tym zakupie Pendolino to w ogóle mały pikuś i tak dalej. Tak, no bo tu chodzi o gigantyczne pieniądze, ale panie redaktorze, jaki związek no właśnie z tym wydawaniem pieniędzy? Otóż dochodzę do wniosku, że ponieważ zagrożone były pieniądze modernizacyjne na kolej, a wiadomo, że modernizacja torów trwa miesiącami, jeśli nie latami, bo pozwolenia na budowę, bo oddziaływanie inwestycji na środowisko, tysiące różnych rzeczy trzeba wykonać, więc do tego potrzebny jest czas, więc wymyślono, że żeby te pieniądze nie przepadły, bo byłby wielki skandal, no to kupmy prawie za miliard euro zabawkę, no to prawda, będą trochę mniejsze pieniądze. Poza tym Komisja Europejska na tego rodzaju operacje patrzy z łaskawością, no bo skoro to dotyczy zadłużonych po uszy Włoch, no to dobrze jest przy pomocy polskich pieniędzy pomóc temu krajowi, więc i wilk syty, i owca cała, i dlatego ta transakcja przebiegła tak szybko. Czy uda się taki manewr, żeby Bieńkowska posprzątała w cudzysłowie po Nowaku? Panie redaktorze, ja się bardzo poważnie obawiam, że po prostu pani minister Bieńkowska utopi się w tym bagnie. Tam jest nie tylko są sprawy kolejowe zaniedbane, ale przecież mamy te gigantyczne wpadki drogowe. Otóż mamy ten słynny list ambasadorów, list, który już się prawdopodobnie materializuje na postępowania sądowe albo nawet przed międzynarodowymi trybunałami. Oni napisali nie mniej, nie więcej, tylko że zobowiązania, których oni się będą domagały, firmy zagraniczne, to około 10 miliardów złotych. Proszę sobie wyobrazić, że Generalna Dyrekcja Dróg przegrywa za jakiś czas te procesy i musi zapłacić ze swoich środków bieżących, bo już nie z pieniędzy unijnych, tak, te zaległe zobowiązania plus karne odsetki, plus być może jakieś rekompensaty, no bo jedna z firm zagranicznych, Alpine Bau, po prostu upadła. Cała firma austriacka ogłosiła upadłość ze względu na gigantyczne problemy swojego polskiego odpowiednika, a była tu jednym z głównych realizatorów tych przedsięwzięć właśnie drogowych, stadionowych z udziałem środków unijnych. To jest ciekawostka, bo budowali wszędzie, jakoś się rozwijali, wszystko było, zaczęli budować w Polsce. I przepadli. Więc panie redaktorze, tam jest przecież w tym resorcie jeszcze gospodarka morska, budownictwo mieszkaniowe, więc to są rzeczy moim zdaniem nie do opanowania. Połączenie tych dwóch resortów, no jak już wiemy w tej chwili, nastąpiło przez przypadek. Szukano bardzo intensywnie następcy pana ministra Nowaka, ale ponieważ nie było chętnego z nazwiskiem i z kwalifikacjami, który podjąłby się zawiadywania tym gospodarstwem, wciśnięto, przypominam, we wtorek ogłoszono skład, a jak powiedziała sama Bieńkowska, wciśnięto jej to wieczorem w sobotę. Więc nie ulega dla mnie wątpliwości, że to... dołączyli Ministerstwa Rolnictwa. A no właśnie. Prawda? Wie pan, gdyby to obsadzał polityk z Platformy, to być może okazałoby się, że pani minister Bieńkowska także deputatami bezpośrednimi będzie świetnie zarządzać. To są Więc ja nie widzę tutaj, wie pan, jakiegoś przesłania koncepcyjnego, tylko przypadkową decyzję wynikającą z tego, że nie było chętnego na resort transportu. Aż się prosiło na przykład, żeby powrócić do dawnej struktury MSWiA. Otóż nie ulega wątpliwości, że sprawy wewnętrzne i administracja to jest jednak jednolity organizm. To Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji no, stworzono dla Boniego. Tak. Teraz okazuje się, że ma on pójść do Parlamentu Europejskiego, więc jakby powód, dla których trzymano ten sztuczny twór, ustał. A mimo tego nie zdecydowano się na moim zdaniem ruch, który poprawiłby jakość polskiej administracji, tylko wciśnięto to młodemu człowiekowi, europosłowi, panu Trzaskowskiemu, który na administracji kompletnie się nie zna. Mówi się o tej cyfryzacji i rzeczywiście jako młody człowiek być może... Jak się nie zna, jak komputer widział? No więc wie pan, no, na tej części być może się zna, ale akurat na administracji się nie zna. A to jest przecież 16 urzędów wojewódzkich. Współpraca z administracją samorządową, z blisko 3000 samorządów, więc naprawdę trzeba choć parę lat popracować w administracji publicznej, żeby mieć jakieś takie pojęcie o funkcjonowaniu. A pamięta pan, jak Sierostowski na pierwszym posiedzeniu rządu dowiedział o tym, że Polska jest zorganizowana administracyjnie w ten sposób, że są województwa i powiaty?
No, wie pan, no jeżeli większość życia przebywa się za granicą, a jest się uczynionym polskim ministrem finansów, no to być może taka reakcja jest uprawniona. Dziwne jest to, że tego rodzaju ludzie są powoływani na ministrów finansów. Panie redaktorze, skoro wracamy do Rostowskiego, on wprawdzie już odchodzi i pewnie za jakiś czas do Wielkiej Brytanii wyjedzie, bo tam już otrzymuje porządne świadczenie emerytalne, ale przecież wie pan, jest niesłychaną ujmą dla tak wielkiego kraju jak Polska, jeżeli ministrem finansów zostaje człowiek, który podatki płaci za granicą. Pan, nie, to nie do przyjęcia byłoby w takim kraju jak Niemcy czy jakimś innym, żeby ja to wielokrotnie takiego, mówiłem, że to jest żyjemy, w ogóle, żyjemy, to jest niewyobrażalne. Jak dokładnie. Się rozmawia z Francuzem czy z Niemcem i jemu się opowiada o tym przypadku, oni nie wierzą. Oni no, zwyczajnie w to nie wierzą. Prawdzie, żyjemy, wie pan, w otwartej Europie. Prawda? Są ludzie, którzy mieszkają tu i tam. I oczywiście to szanujemy. Tyle tylko, że tego rodzaju ludzie nie mogą być ministrami. Francuz, którym to tłumaczyłem, powiedział mi wprost. Tak, a szefa służb to ma się z Izraela, tak? No więc minister finansów, jeżeli jest już powoływany, to całość podatków powinien płacić po prostu w Polsce. I tylko spełniający taki warunek człowiek może być w ogóle rozpatrywany na minister finansów. Ale to na Bieńkowską pan patrzy z troską, że ją utopią, czy... To znaczy, wie pan, widać, że większość tych nominacji ministerialnych po prostu była z łapanki. No, nowy minister finansów. Wie pan, jeżeli człowieka odrywa się od biurka w zagranicznym banku i przenosi się go natychmiast na ministra finansów, to operacja jest także skandaliczna. Ja oczywiście nie mówię, że minister Szczurek będzie reprezentował interesy ING tego banku, Wielkiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, ale panie redaktorze, takich rzeczy się nie robi. To także obserwuje świat. Jeżeli bankowiec, grupy bankowej na Europę Środkowo-Wschodnią, główny ekonomista wielkiego banku, Wielkiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w sytuacji, kiedy jest ta operacja z otwartymi funduszami emerytalnymi, a ING ma trzeci z kolei fundusz emerytalny, od biurka bankowego jest przenoszony do biurka ministerialnego, to co sądzić o takim kraju? Więc tego rodzaju decyzji jest więcej i ja mówiąc, oczywiście życzę pani Bieńkowskiej jak najlepiej, bo Polsce życzę jak najlepiej. I nie chciałbym dalej skandali związanych chociażby z pieniędzmi europejskimi, ale bardzo poważnie się obawiam, że w tym gigantycznym resorcie zwyczajnie polegnie. A szkoda by było, bo takie piękne i długie rzęsy ma. Dziękuję uprzejmie za spotkanie i rozmowę. Poseł Zbigniew Kuźniew. Dziękuję bardzo. Naszym gościem. Dziękuję Państwu.